Witam serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Natur Day. Dzisiaj temat trudny, skomplikowany, ale też niezwykły. Będziemy mówili o tym, w jaki sposób możemy ekstraktami ziołowymi leczyć zaburzenia cyklu miesiączkowego i stany zapalne i różne choroby związane z chorobami kobiecymi. Sam cykl menstruacyjny jest procesem niezwykłym, tak jak niezwykła jest kobiecość. Zrozumienie tego cyklu wymaga naprawdę bardzo dużo czasu i w każdym etapie cyklu miesiączkowego inny hormon odgrywa swoją kluczową rolę. Ale warto też zwrócić uwagę, jak niezwykle zbudowany jest ten proces. Dotyczy osób młodych do pewnego wieku, do okresu menopauzy, czyli organizm kobiety jest wtedy silny i zdrowy, przygotowany na to, aby urodzić zdrowe dziecko. Proszę zwrócić uwagę, jak też sam proces odnowy błony śluzowej macicy, czyli to złuszczanie i krwawienie miesięczne, powoduje, że właściwie co miesiąc mamy przygotowane świeże miejsce na zagnieżdżenie się płodu zygoty, aby urodziło się zdrowe dziecko. Ten cykl, który będziemy omawiać, będzie na przykładzie cyklu 28-dniowego, i zobaczymy, w jaki sposób on przebiega. Omówimy hormony, które odgrywają kluczową rolę w cyklu menstruacyjnym, jak też omówimy sobie wybrane zioła, które stosujemy w leczeniu zaburzeń cyklu menstruacyjnego. Przejdźmy zatem do szczegółów, w jaki sposób ten cykl miesięczny przebiega, jakie są jego etapy i jakie są hormony, które odgrywają najważniejszą rolę. Cykl menstruacyjny 28-dniowy można podzielić na kilka faz. Pierwsza faza, czyli faza menstruacji, trwa 4 dni. Jest to złuszczanie się rozrośniętej wcześniej błony śluzowej macicy po to, żeby wzrastająca pod spodem błona śluzowa była świeża i przygotowana na przyjęcie płodu i zygoty. Następna faza, faza folikularna, trwa 9 dni, polega na intensywnym narastaniu nabłonka błony śluzowej macicy, jednocześnie w jajnikach pod wpływem hormonu folikulotropowego dochodzi do wzrostu pęcherzyków grafa, jak też wzrasta wydzielanie estrogenu. Następna faza to faza owulacji. Trwa 1 dzień i polega ona na uwolnieniu niedojrzałej jeszcze komórki jajowej, która dostaje się do jajowodu, gdzie dojrzewa i komórka taka jest bardzo niewielka, dlatego że jest wielkości 0,2 mm. To jest malusieńkie jajeczko. Następna faza, faza lutealna, trwa około 14 dni. I teraz pęcherzyk grafa przekształca się w tej fazie w tak zwane ciałko żółte, które wydziela progesteron, czyli najważniejszy hormon tejże ostatniej fazy cyklu menstruacyjnego. I hormon ten odgrywa kluczową rolę nie tylko w przygotowaniu błony śluzowej macicy, endometrium na przyjęcie zarodka, czyli implantację, ale jest też, jeżeli dojdzie do zapłodnienia, niezbędny do utrzymania ciąży. I teraz, jeżeli dojdzie do zapłodnienia, to jest też taki element diagnostyczny. To kobieta może sprawdzić, czy jest w ciąży, kupując sobie test ciążowy w aptece. Ponieważ powstała zygota zagnieżdżona w macicy, zaczyna produkować hormon gonadotropinę kosmówkową. I tenże właśnie hormon w testach ciążowych wykrywa. Teraz pokrótce omówimy kilka podstawowych hormonów, które odgrywają kluczową rolę w cyklu menstruacyjnym. Pierwszy i najważniejszy to estrogeny, estradiol. To są hormony, które kształtują kobiecą sylwetkę. To jest najważniejszy hormon kobiecości. Odpowiada za siły witalne, za piękną, jędrną, zdrową skórę u kobiety. To jest też niezwykłe, że to jest hormon, który odpowiada za prawidłowe zaopatrzenie skóry w tlen, substancje odżywcze, ale też ma właściwości lecznicze. Proszę sobie wyobrazić, że zapobiega osteoporozie.
modyfikuje, poprawia funkcjonowanie gospodarki cholesterolowej i lipidowej w organizmie. Dlatego też, kiedy mamy menopauzę, kobieta już wchodzi w wiek starszy, dochodzi do spadku poziomu estradiolu, estrogenów, no i wtedy jest to zagrożenie, na przykład osteoporozy. Kolejny hormon to hormon folikulotropowy, hormon, który jest wydzielany przez przysadkę mózgową i jest to hormon, który pobudza dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych. Tak? Czyli to jest ten etap taki, kiedy przygotowuje się pęcherzyk grafa do jajeczkowania. Następny to progesteron. To jest hormon, który jest najważniejszym hormonem w fazie luteinizującej. To jest hormon, który odpowiada za zagnieżdżenie komórki jajowej, a następnie utrzymanie ciąży. I na początku progesteron wytwarzany jest przez ciałko żółte, a w późniejszej fazie ciąży przez łożysko. Później troszeczkę wrócimy do niego, bo to jest ten też hormon, który prawdopodobnie odpowiada za zespół napięcia przedmiesiączkowego. Hormon luteinizujący, kolejny hormon gonadotropowy i jest to hormon, który szczytowe swoje poziom tego hormonu jest we krwi w ostatnich dniach fazy pęcherzykowej cyklu miesiączkowego i odpowiada on za pęknięcie pęcherzyka jajnikowego i on właśnie doprowadza do owulacji. Teraz omówmy pokrótce różne dolegliwości, które mogą towarzyszyć kobietom w cyklu menstruacyjnym. I zobaczmy przykłady. Pierwsze to mogą być nieprawidłowości dotyczące obfitości miesiączki, krwawienia miesięcznego. Mogą to być zaburzenia albo długości trwania miesiączki, albo jej obfitości. Proszę natomiast pamiętać, że wszelkie wątpliwości powinny wzbudzić takie symptomy, jak na przykład skrzepy we krwi miesiączkowej, albo bardzo łatwe męczenie się, osłabienie w trakcie menstruacji, albo bardzo, bardzo obfite krwawienia miesięczne. Należy wtedy natychmiast zwrócić się do specjalisty. I warto też pamiętać, że niewłaściwa praca wątroby, niedoczynność tarczycy to są też choroby inne, które mogą powodować zaburzenia cyklu miesiączkowego. Kolejna dolegliwość to mogą być mięśniaki macicy. To są łagodne guzy macicy rosnące najczęściej do wewnątrz macicy lub śródściennie. I one też mogą powodować różne dolegliwości, jak zbyt obfite krwawienia, przedłużające się krwawienia miesięczne, ból, skrzepy w krwi miesięcznej. To jest też bardzo charakterystyczny objaw mięśniaków. Warto pamiętać, że mięśniaki mogą również doprowadzić do poronień i przedwczesnych porodów. Kolejna dolegliwość to polipy macicy. To są fragmenty przerośniętej błony śluzowej macicy, które to polipy mogą na przykład powodować poronienia bądź problemy z zajściem w ciążę, kiedy zatykają ujścia macicy, szyjkę macicy. Mogą być też zaburzenia związane, które kobiety obserwują, jako na przykład upławy. Proszę pamiętać, że prawidłowo wydzielina z dróg rodnych przypomina śluz, może być mleczna, może być biaława, jest bezwonna, może być przeźroczysta. To wszystko zależy od fazy cyklu. Natomiast jeżeli dochodzi do podrażnienia okolic intymnych, swędzenia, pieczenia, pojawiają się upławy o odmiennej konsystencji, kolorze lub zapachu. Proszę pamiętać, że to może być objaw jakiegoś zakażenia, infekcji grzybiczej, bakteryjnej. Natychmiast należy zwrócić się do lekarza i warto pamiętać, że bardzo dobrym sposobem wspomagania leczenia jest suplementacja np. ekstraktami ziołowymi, dla przykładu cykl MN, OptiCykl MN. Teraz endometrioza. Endometrioza to jest niewłaściwe umiejscowienie śluzówki macicy poza macicą. I teraz to umiejscowienie może być przeróżne. Może to być jajowód, może to być jajnik, może to być jama otrzewnej, ale proszę pamiętać, że mogą to być nawet płuca.
I co ważne, ta błona śluzowa podlega takim samym przemianom hormonalnym jak taka prawidłowa błona śluzowa macicy. I proszę również pamiętać, że endometrioza może doprowadzić do niepłodności. Teraz wspominany wcześniej zespół napięcia przedmiesiączkowego. Warto pamiętać, że w drugiej fazie cyklu menstruacyjnego po wystąpieniu jajeczkowania spada poziom estrogenów, natomiast dominuje progesteron. I według badań w chwili obecnej uważa się, że zespół napięcia przedmiesiączkowego to właśnie progesteron i jego metabolity oraz ich wpływ na ośrodkowy układ nerwowy powodują te wszystkie objawy napięcia i reakcje kobiet w tymże właśnie momencie. Dalej, co możemy mieć? Możemy mieć bolesne miesiączki. Bolesne miesiączki występują według różnych statystyk u 10-20% kobiet. Tym bólom mogą towarzyszyć objawy dyspeptyczne, bóle podbrzusza. Ból może być bardzo silny, mogą temu towarzyszyć również migreny. I to takie niereagujące na leczenie. I trzeba rozróżnić, że mamy bolesne miesiączkowanie, które jest pierwotne, czynnościowe, związane z owulacją i może mieć ten ból miesiączkowy charakter wtórny, czyli nabyty, związany z chorobą. Na przykład może być to endometrioza, może być to pourazowy bądź pozabiegowe zwężenie, na przykład kanału szyjki macicy i wtedy mamy również bolesne miesiączkowanie. Po tym wprowadzeniu chciałbym w tej chwili przejść do omówienia najważniejszych ziół, które możemy zastosować w leczeniu i regulacji zaburzeń cyklu miesiączkowego u kobiet. Omówimy zatem pokrótce ekstrakt z liści maliny, liści ruty zwyczajnej, dziurawiec, ziele krwawnika, kwiaty jasnoty białej i ziele tasznika pospolitego. Ta najmilsza dla mnie część, czyli fitoterapeutyczna, zaczniemy ją od liści malin. Codziennie, właściwie w każdym ogródku występujące maliny są fantastycznym lekarstwem na dolegliwości kobiece. Niewiele osób o tym wie. Dlatego proszę pamiętać, że ekstrakt z liści malin, stężony ekstrakt z liści malin, stosujemy w leczeniu bolesnego miesiączkowania. Liście malin mają bardzo silne działanie ściągające, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Zawierają garbniki, zawierają polifenole. I jeden z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych w tej chwili silnych antyoksydantów o udokumentowanym działaniu przeciwnowotworowym, czyli kwas elagowy. Kolejna roślina to ekstrakt z liści ruty zwyczajnej, ruta graveolens. Liście ruty działają przeciwskurczowo na mięśnie gładkie i warto pamiętać, że to nie tylko mięśnie dróg rodnych, ale jelit, dróg żółciowych, dróg moczowych, ale też obwodowych naczyń krwionośnych. Ułatwiają one przepływ żółci do dwunastnicy i też ekstrakty pobudzają pracę macicy. Ruta działa wzmacniająco, delikatnie niweluje objawy znużenia, ospałości, jak też łagodzi napięcia nerwowe, czyli może być stosowana w zespole napięcia przedmiesiączkowego i dostarcza, bardzo ważne to jest, dostarcza łatwo przyswajalnych bioflawonoidów, czyli witaminy P, która wzmaga działanie witaminy C i wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne. Także jest to niezwykle cenny surowiec fitoterapeutyczny. Kolejnym jest ekstrakt z ziela dziurawca, występujący również w innych, najpopularniejszych, nawet lekach stosowanych w leczeniu depresji, stanów zapalnych żołądka, jelit czy zaburzeniach pracy wątroby. Ale proszę pamiętać, że ekstrakt z ziela dziurawca ma też bardzo dobre działanie w zaburzeniach cyklu miesiączkowego. Łagodzi napięcie przedmiesiączkowe, łagodzi ból, który często towarzyszy miesiącu. Teraz ziele krwawnika, Achillea millefolium. Jedna z najcenniejszych roślin fitoterapeutycznych, gdzie ma udokumentowane działanie zmniejszające, hamujące drobne krwawienia. Sama nazwa sugeruje działanie, gdzie będziemy stosować krwawnik.
gdzie mamy uszkodzone naczynia krwionośne, zawsze tam możemy zastosować ekstrakt z ziela krwawnika. Czyli mamy na przykład zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, jakieś drobne krwawienia, również z dróg rodnych, czyli zaburzenia pracy cyklu miesiączkowego, tam również stosujemy krwawnik. Ale teraz krwawnik działa również przeciwskurczowo i to również na mięśnie gładkie jelit, dróg żółciowych i dróg moczowych. Ma bardzo silne działanie przeciwzapalne, porównywalne z rumiankiem, a ekstrakt z ziela krwawnika jako kobiece ziele, bo tak jest potocznie nazywane, zawiera bardzo duże ilości fitoestrogenów. O estrogenach już mówiliśmy wcześniej. Wcześniej to jest silne i jedno z najważniejszych hormonów kobiecych, które również występuje jako substancja naturalna, na przykład w krwawniku. Ekstrakty z krwawnika możemy zatem stosować również w zaburzeniach skąpych, nieregularnych miesiączek, zespole napięcia przedmiesiączkowego oraz stanach zapalnych dróg rodnych. I z ciekawostek, warto wiedzieć, że krwawnik ma udokumentowane działanie w zatrzymaniu miesiączkowania pod wpływem czynników emocjonalnych oraz wychudzenia. Myślę, że kolejny ekstrakt jest znany paniom. Jest to ekstrakt z kwiatów jasnoty białej, Lamium album. Wyciągi z kwiatów jasnoty są powszechnie stosowane w upławach, ale warto pamiętać, że kwiaty jasnoty mają działanie przeciwkrwotoczne, działają wybiórczo na krwawienia maściczne i działają również silnie, powlekająco i przeciwzapalnie nie tylko na błony śluzowe dróg rodnych, ale również na przykład na drogi oddechowe. Więc przy przedłużających się, nieregularnych, obfitych miesiączkach stosujemy ekstrakt z kwiatów jasnoty. I ostatni z dzisiaj wymienianych, ekstrakt z ziela tasznika pospolitego. Synonimem jest nazwa tobołek pastuszy. Myślę, że część z Państwa zna tą roślinkę, nasiona tasznika, które ja w dzieciństwie zjadałem gdzieś tam biegając po łąkach. Natomiast proszę pamiętać, że w medycynie konwencjonalnej, tradycyjnej, tasznik ma bardzo uznane miejsce. Jest to jeden z najsilniej tamujących krwawienie ziół. Dlatego stosujemy go również w zaburzeniach, krwawieniach, zbyt masywnych krwawieniach dróg rodnych, ale też w krwawieniach z innych miejsc, nie tylko z dróg rodnych. Może być również stosowane w krwotokach z nosa, powierzchniowych skaleczeniach, oparzeniach, podleżynach, żylakach. Ponadto ma działanie obniżające ciśnienie krwi i łagodzi podrażnienia dróg moczowych w stanach zapalnych, pęcherza moczowego, jak też gruczołu krokowego. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku to już tyle. Omówiliśmy cykl menstruacyjny, omówiliśmy hormony, które odpowiadają za jego prawidłowy przebieg i omówiliśmy podstawowe zioła, które stosujemy w leczeniu zaburzeń. Proszę pamiętać, że prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety ma wpływ nie tylko na jakość życia kobiety, ale również na płodność i zaburzenia pracy układu rozrodczego mogą skutecznie uprzykrzać życie kobiet. Pamiętajmy, że problemy z układem rozrodczym, szczególnie jakieś wcześniej omówione silne zmiany, odstępstwo od tego cyklu, należy zawsze skonsultować ze specjalistą. I przypominam, że naturalne, stężone mieszanki ziół skutecznie pomagają regulować cykl menstruacyjny, łagodzą bardzo wiele dolegliwości związanych z miesiączkowaniem, upławami, jak też działają przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, hamują rozwój infekcji i mogą naprawdę bardzo pozytywnie wspierać zdrowie kobiety.